Kolejne pieniądze na poprawę jakości dróg trafiły do powiatu tarnobrzeskiego. Tym razem w ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych przeznaczono na ten cel ponad 4 miliony złotych. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber wręczył symboliczne czeki samorządowcom w siedzibie starostwa. W 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował 5 miliardów złotych w skali całego kraju na poprawę jakości dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Kilkanaście dni temu rozstrzygnięty został jeden z pierwszych w tym roku naborów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. U nas na Podkarpaciu wsparcie uzyskało 108 inwestycji zarówno gminnych, jak i powiatowych, a tutaj w ramach powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega 4 inwestycje znajdujące się na liście podstawowej. I tak 960 tysięcy złotych otrzymał starosta powiatu tarnobrzeskiego. Ta kwota przeznaczona zostanie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zabrnie w gminie Grębów. Czek na 782 401 złotych wiceminister wręczył prezydentowi Tarnobrzega na remont ulicy Rusinowskiego. Gmina Baranów Sandomierski otrzymała 2 510 562 złote na realizację dwóch zadań. Jedno dotyczy przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska. Drugie zadanie zaś miejscowości Skopanie, a mianowicie ukończenia łącznika dróg wojewódzkich 985-782. Cieszę się bardzo, że w roku 2023 już te pierwsze rozdanie jest tutaj korzystne dla samorządowców z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega. Mówiąc o tym, że w tym roku przekażemy 5 miliardów złotych, a już przekazaliśmy niespełna 3 miliardy złotych. Trzeba dodać, że 1 miliard to są kolejne środki finansowe, które zostaną przeznaczone na remonty. Wojewoda podkarpacka pani Ewa Leniart zakończyła już nabór remontowy. On za kilkanaście tygodni będzie rozstrzygnięty, a kolejny miliard złotych to nabór, który Wojewoda podkarpacka ogłosi jeszcze w lutym. Nabór na infrastrukturę BRD, czyli budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, doświetlenie przejść dla pieszych, czyli całe spektrum infrastruktury, która poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dbając szczególnie o niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu ministrowi Rafałowi Weberowi za to, że pozyskaliśmy kolejne pieniądze, ponieważ bardzo nam zależy na bezpieczeństwie mieszkańców, pieszych, rowerzystów. Teraz też składamy wnioski. No i zobaczymy. Myślę, że kolejny etap będzie zrobiony, że powstaną nowe odcinki chodników w poszczególnych gminach.